20 rozmów na 20-lecie obecności Unii Europejskiej w Polsce, w regionie, na Śląsku, obecności także pod kątem funduszy europejskich, tych pieniędzy, które zostały tutaj wykorzystane, wdrożone i dały efekty w postaci wielu budynków, przedsięwzięć, a także kompetencji ludzkich. Dzisiaj naszym rozmówcą jest prezydent Rybnika, pan Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie aktorze, dzień dobry państwu. Pan Piotr Kuczera jest prezydentem Rybnika, czyli miasta, które jest liderem subregionu zachodniego województwa śląskiego i chyba znajduje się najbliżej Europy, ponieważ ma wieżę Eiffla. Tak, coś na rzecz jest w wyniku budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zadecydowali, udało się trochę tą przestrzeń też uporządkować miejskimi siłami, no i mamy swoją wieżę Eiffla. Otóż to. Ale nie o wieży Eiffla będziemy dzisiaj rozmawiali. Cofniemy się na początek do roku 2004. To jest ważna data, bo od tego momentu się liczy właśnie te 20 lat, o których dzisiaj mówimy. Wówczas Piotr Kuczera był w zupełnie innej roli niż dzisiaj. Nie władał tutaj ziemią rybnicką, tylko był właśnie gdzie i kiedy? Pracowałem w drugim liceum ogólnokształcącym i jak dziś pamiętam, wracałem z wycieczki z moją klasą, miałem wychowawstwo. I pamiętam moment, gdy wieczorem siedzę z mamą i jest moment wejścia, wciągnięcie polskiej flagi na maszt. Ja czułem wtedy wzruszenie, autentyczne wzruszenie. I przypomniała mi się sytuacja z mojego liceum, gdzieś tam lata 90., gdzie była wielka dyskusja w klasie, kiedy Polska wejdzie do Unii, kiedy Polska będzie wcześniej członkiem NATO. No to się stało, jak wiemy, nieco szybciej, ale ta Unia była takim symbolem a dobrobytu, jednak też pewnych aspiracji europejskich. No i na moich oczach to się stało i dla mnie, mogę powiedzieć, było to takie wydarzenie pokoleniowe. Tak naprawdę stało się coś, o czym myśleliśmy bardzo intensywnie w czasach liceum, studiów, no i nagle Europa stała otworem. Także ja to sobie bardzo, bardzo cenię. Pan jest młodzieżą z lat 90., jeżeli chodzi o szkołę średnią, ale wcześniej, lata 80., to zupełnie inna rzeczywistość. I podobno jest tak, że ci ludzie, którzy przeżyli lata 80. w Polsce, czy wcześniejsze, zdecydowanie bardziej patrzą na tą potęgę, czy te walory Zachodu i właśnie mogą odczuć wzruszenie, aniżeli późniejsze pokolenia, bo dla nich to jest coś normalnego. Czy to rzeczywiście można tak ująć? Wracając tutaj do rodzinnych przeżyć, mój wujek całe życie mieszka w Austrii. Wyjechał bardzo jako młody człowiek i w roku 87, pamiętam, jechaliśmy z mamą pociągiem, wtedy my, 10-letnie dzieci z siostrą. I pamiętam kontrolę graniczną. Wszyscy wyjść z przedziału, pełno wojska, odkręcanie siedzeń. Dwa lata później pamiętam, gdzie jadąc już samochodem, był taki ekstra pas z czerwonym światłem, gdzie należało wszystko wypakować. Stało się na tych granicach kilka dobrych godzin. Trzeba było napisać, gdzie się będzie mieszkać, gdzie się będzie pracować, czy się przewozić cokolwiek. I wtedy nawet jako dziecko no, czuliśmy pewne upokorzenie właściwie wszyscy. Nie? Na tym pasie stali obywatele polscy. No i trochę wjeżdżaliśmy, trochę jak do bram raju, ale przy tym należało się mocno wyspowiadać. Myślę, że to przeżycie też gdzieś tam w tym moim dzieciństwie i głowie jest i dlatego chyba tak sobie cenimy tą Unię. Myślę, że dzisiejsza młodzież, jadąc po prostu na narty, mijając Republikę Czeską, wjeżdżając do Austrii, często nawet nie bardzo wie, kiedy wjechała, to jest coś, co jest dla nich naturalne. Znam opinię osób, gdy była 18 wejścia do Unii, gdzie tak naprawdę pytano właśnie 18-latków, czym dla nich jest Unia. To nie było tak oczywiste, że po prostu jest, że ciężko im było nawet odnieść się do jakichkolwiek takich historycznych dywagacji. Po prostu Unia zawsze była, a jeżeli coś po prostu cały czas jest, mniej to cenimy. Tak, Unia, można powiedzieć, jest oczywistą oczywistością, ale gdyby tak się jeszcze troszkę cofnąć, też czasy licealne, ale w te współczesne, też pan to wie, jako też człowiek szkoły, człowiek oświaty, wymiany uczniowskie, to co daje tym młodym ludziom obecność w państwach Europy, gdzie jadą na wymiany w Erasmusie, w różnych innych projektach, tego nie było, tego niestety no, pana pokolenie, moje też, bo mniej więcej metryki podobne, nie doświadczyły. Tak, no ja pamiętam wymianę studencką, gdy się okazało, że na grupę przyszło 100 studentów, były 3 miejsca, aby jechać na uniwersytet w Niemczech. Ja potem w liceach organizowałem wymiany polsko-niemieckie i przyznam się, że jedna rzecz, która zawsze mnie fascynowała, to duży wzrost kompetencji językowych młodzieży, szczególnie jeżeli chodzi o język angielski. No a później żeśmy porównywali nawet zdjęcia z nauczycielami niemieckimi, dekada różnicy. Tak naprawdę rok 2013, 2003,
ubiór. Momentalnie było widać, że to jest człowiek z Polski, to jest z Niemiec. Po dekadzie tak naprawdę nawet te wizualne elementy się zacierały. Było widać, w jaki sposób żeśmy się jednak wzbogacili, w jaki sposób żeśmy się, no, może nie dostosowali, ale że tak powiem przyjęliśmy bardzo łatwo wszystkie te wartości, te standardy modowe również z Europy Zachodniej. No dzisiaj to jest oczywiste i ja się bardzo cieszę, gdy podpisuję zgody na wyjazdy, na wymiany, nawet w bardzo odległe rejony Europy, bo to buduje pewną tożsamość europejską, buduje pewne poczucie wspólnoty dla tych młodych ludzi. Również nasze rybnickie technikum ekonomiczne ma wymianę na przykład hotelarską z Francją i młodzi ludzie uczą się, jak się pracuje w restauracjach francuskich. To jest coś, co a Francuzi przyjmą do Polski, żeby też było, że widzą, w jaki sposób nasze restauracje funkcjonują i wymiana doświadczeń, pokazywanie tych różnic, ale też tych wątków wspólnych jest bardzo, bardzo fajne. Mhm. Każde miasto, każdy region w Polsce ma pewien taki symbol, który można przyłożyć do tego dwudziestolecia funduszy europejskich na przykład na Śląsku, na przykład na ziemi rybnickiej. Dla mnie, tak mi się wydaje, jest tutaj takim symbolem kopalnia Ignacy, bo pokazuje, że z byłego zakładu pracy, z byłego brudnego zakładu pracy, ale też matki takiej, która dawała pracę wszystkim okolicznym mieszkańcom, zrobiliście zupełnie inny obiekt, zrobiliście centrum turystyczne, zrobiliście muzeum. Powstało coś, co przyciąga tam ludzi z całej Polski, czasem nawet spoza przecież granic. Chojm-Gruba. Czym dla Was jest kopalnia Ignacy? No tu trzeba popatrzeć trochę na daty. 1792 rok, czyli tak naprawdę jesteśmy rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja w Polsce. Wtedy na ziemi rybnickiej zaczyna się wydobycie, które trwa do dzisiaj. To jest ważne, ponieważ tak naprawdę późniejszym efektem będzie powstanie rybnickiego okręgu węglowego. One bardzo w pozytywnym słowa tego znaczeniu napiętnowało Rybnik i okolice jako rybnicki okręg węglowy. Z drugiej strony jesteśmy świadomi tego, że kopalina po prostu się kończy. I ja szukałem takiego symbolu zmiany, przemiany tej ziemi. No i wyszło na to, że zabytkowa kopalnia Ignacy, odsyłając do tak historycznych, bardzo dalekich dat, jest znakomitym miejscem, by pokazać z jednej strony historię regionu, ale też jakby uwrażliwić młodzież na potrzeby współczesności. Dlatego edukujemy tam, mądrze edukujemy, pokazujemy, w jaki sposób mądrze może człowiek spędzać czas. Pokazujemy historię pary, historię techniki, podstawowe zasady fizyczne, mamy industrialny plac zabaw, czyli jakby pokazujemy, że można na dawnym miejscu pracy, można w dawnej kopalni tak naprawdę inaczej funkcjonować i nabierać nowych kompetencji. To jest bardzo ważne i tego oczywiście bez dofinansowania unijnego nie udałoby się osiągnąć. I idziecie dalej, bo ta nowa perspektywa też daje takie pieniądze i chcecie Państwo tam zainwestować kolejne unijne dotacje. Tak, ja myślę, że generalnie teren wokół tej kopalni, ale też mamy przecież tereny pogórnicze po kopalni Rymer, dawne hałdy tak zwane rymerskie. Dzisiaj miejsca bardzo zaniedbane, a prawda jest też taka, że wokół nich buduje się tożsamość miejsca. Tak naprawdę ludzie, mieszkańcy tych dzielnic pogórniczych mają w świadomości te czasy chwały, gdzie tak naprawdę zakład pracy był wszystkim, bo wokół tego była szkoła, dom kultury, były różnego rodzaju eventy, no i oczywiście była sama praca. I myślę, że jest swoiste poczucie dumy z tego, że dzisiaj to miejsce może żyć na nowo. I środki europejskie, myślę, że na Śląsku, w naszym województwie szerzej patrząc, też temu powinny służyć. To znaczy z jednej strony rewitalizacja ta materialna, ale również ta rewitalizacja społeczna, czyli pokazywanie, że budujemy w pewnym sensie nowe emocje wokół tych miejsc. Przy okazji oczywiście, to jest bardzo ważne, dajemy nowe miejsca pracy, ale też te miejsca uczą nowych kompetencji, niejako wychodzące te kompetencje muszą być ku przyszłości. Niech tak będzie. Pan jest, mało powiedzieć o panu, że pan jest euroentuzjastą. To jest coś na pewno większego i chyba będzie może tak, że będzie pan synonimem kogoś, kto naprawdę tak jak Sèvres we Francji. Mamy bardzo dużo z Unii Europejskiej już, ale pan by chciał więcej. Chciałby pan, żeby euro było zamiast złotówki. Dlaczego? Tak, ja jestem zwolennikiem wprowadzenia euro w Polsce z prostego powodu. Tak naprawdę choćby ostatni okres wielkiej inflacji w Polsce, działań bardzo politycznych przy Narodowym Banku Polskim, by eliminował te możliwości. Już nie mówię o rzeczy bardzo prozaicznej. Myślę, że każdy ma
swoich znajomych, którzy wyjeżdżając choćby do Republiki Czeskiej, mówiąc, no jakbyśmy mieli jedne pieniądze, to byśmy nie musieli kombinować z wymianą na korony. Gdy jedziemy do Niemiec, nie musielibyśmy kombinować z wymianą na euro. Myślę, że to jest budowanie jednego obszaru gospodarczego i dla mnie to jest jeden z elementów tożsamości europejskiej tak naprawdę, bo pieniądz, idąc przez dzieje nawet, był tym elementem, który zawsze łączył. Tam, gdzie udało się budować wspólne monety, tak naprawdę zawsze państwo gospodarcze na tym wygrywało. Myślę, że w tym kontekście bym to odczytywał. Ja czasem myślę, że największy zysk to mają banki w przeliczaniu tych wszystkich kwot, które tak naprawdę przelewamy wielokrotnie, nawet niekoniecznie myśląc o tym. Patrzę choćby na ruch turystyczny, który jest z Polski w kierunku krajów południowych czy zachodnich. No i też patrzę na te kraje, które wydawały się dużo słabsze gospodarczo od Polski, czy to kraje nadbałtyckie, czy Słowacja, no ale słyszymy, że Rumunia, że Bułgaria przygotowują się do wprowadzenia euro, Chorwacja wprowadziła, no to są takie rzeczy, które wydawały się jeszcze dekadę temu nie do pomyślenia, że jednak Polska będzie nadawała pewien rytm. No i dość istotny jest też fakt, że Wielka Brytania wychodząc z Unii tak naprawdę bardzo osłabiła tą grupę państw, które mają swoje waluty narodowe. Także myślę, że euro będzie prędzej czy później przyszłością dla Polski. Mhm. Państwo tutaj w Rybniku liczycie skrupulatnie każde euro z Brukseli, ale w złotówkach je podajecie. 1,5 miliarda środków unijnych, tyle udało się złotówek Państwu pozyskać. Na co przede wszystkim poszły te pieniądze, jeżeli chodzi o sfery, jeżeli chodzi o drogownictwo, jeżeli chodzi o rewitalizację? Naprawdę tego obszaru jest bardzo dużo, ale takie podstawowe, gdybym miał wymienić, to na pewno system komunikacji. Tak naprawdę ta komunikacja na terenie samego miasta była uwarunkowana budową dużej obwodnicy. Od lat 70. mówiono o drodze regionalnej, która miała łączyć tak symboliczne Pszczynie i Racibórz. No, po drodze oczywiście są Żory i Rybnik. Dzisiaj w Rybniku właściwie dokończyliśmy, funkcjonuje od 2 lat, pierwszy etap 10-kilometrowy. Jesteśmy w trakcie budowy kolejnego 4-kilometrowego i bez pieniędzy europejskich tego by nie było. To jest komunikacja z tak zwanym Wielkim Światem, czyli autostradą, ale też komunikacja międzydzielnicowa, bardzo, bardzo potrzebna w Rybniku. Z drugiej strony inwestujemy w te rzeczy, które budowały tożsamość miasta. Rybnik był miastem szpitali i tak naprawdę dzisiaj mamy rybnickie edukatorium, pierwszy z pawilonów, gdzie też uczymy mądrze spędzać czas, gdzie pokazujemy, czym była medycyna, czym jest troska o zdrowie, czym jest prewencja, jak funkcjonuje organizm ludzki. Chcemy dobudować czy zrewitalizować kolejny pawilon, który będzie pokazywał przyrodę Górnego Śląska i też historię regionu w oparciu o postać Louisa Rogera, twórcy między innymi rybnickiego szpitalnictwa. Ja bardzo cenię sobie programy miękkie. Bardzo często skupiamy się na dużych inwestycjach, bo one są widowiskowe i są ważne. I pewno mógłbym w Rybniku wymienić autobusy wodorowe, bym mógł wymienić infrastrukturę, która gdzieś powstaje, ta podziemna, ta nadziemna. To jest ważne, ale idąc za myślą o tej infrastrukturze ludzkiej, to może jest złe słowo infrastruktura, ale tak naprawdę ten element społeczny jest bardzo istotny w tym wszystkim. I myślę, że gigantyczna ilość pieniędzy na to poszła. Na kontakty młodzieży, na pracę z seniorem, na prewencję zdrowotną, to jest coś, co czasem trwa 2-3 lata, ale oddziaływuje na mieszkańców. Bardzo często oni mówią, panie prezydencie, skończył się jakiś projekt europejski, piszcie o kolejne albo sami kontynuujcie. Już nie chcę mówić o procesach termomodernizacyjnych, o procesach, które pomagają nam walczyć o czyste powietrze, to też w dużej części były pieniądze europejskie. Mm-hmm. Pan wspomniał ten rok 1987 i swoją rodzinę, która pukała jak w piosence Guns N' Roses do bram raju, puk, puk, ale pan też wspomina, że Unia dała nam pewną możliwość, taką nawet autostradę do niwelowania zapóźnień cywilizacyjnych. Co ma pan na myśli jakby tutaj? Czy my powinniśmy się czuć zapóźnieni? No, co, brak języka, czy tutaj jakieś inne? Zacząłbym od kwestii takiej podstawowej, czyli wszystkie zmiany prawa, które nastąpiły w momencie wejścia do Unii. Tak naprawdę ten okres przygotowawczy i zmiana prawodawstwa, również przepływów finansowych, walka z korupcją, to wszystko było coś, co dzisiaj może jest trochę zapomniane, ale miało fundamentalne skutki dla funkcjonowania nowoczesnego państwa. I to jest pierwszy element. Drugi element, na który też warto zwrócić uwagę, to tak naprawdę wszystkie dyrektywy europejskie, które trochę zmuszają nas do jednak przyspieszania w różnych obszarach
postępu. Myślę, że dzisiaj dyskusja o czystym powietrzu na Śląsku nie byłaby też aż tak gorąca, gdyby nie jasne dyrektywy Unii Europejskiej. Jest tak, że czasem wytrąca nas to z takiego przyzwyczajenia, bo zawsze tak było, to jest zawsze taki argument, bym powiedział, tradycjonalistów. Czysta woda, czysta ziemia, czyste powietrze, ale na przykład też kwestia polityki gospodarowania odpadami. W jaki sposób my chcemy do tego podejść, w jaki sposób je zagospodarujemy. Bardzo trudno nam wejść w takie myślenie, że odpad może być czymś, co jest też wartością. Najczęściej mówimy, że jest zbyt skomplikowana przeróbka, ale tak naprawdę dzisiaj na to są pieniądze. Ja bardzo żałuję, że KPO jest tak zapóźnione, bo moglibyśmy szukać nowych pomysłów, nowych technologii i coś po prostu wymyślić w oparciu o naszych naukowców, o nasze uczelnie. W naszym województwie przecież są bardzo silne i bardzo twórcze. Co się odwlecze, to nie uciecze, aby KPO jednak tutaj nam pomogło, bo wszystko ku temu zmierza przynajmniej. Mam tak nadzieję, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, rok 2026 i rozliczenie się z inwestycji i to budzi pewien niepokój, oby się udało. Miejmy nadzieję, że będą też pewne podejście będzie tych, którzy będą nam te pieniądze przekazywali, że jednak z pewnych powodów tutaj się zadziało inaczej niż by oczekiwano. Pan wspomniał o czystym powietrzu. Niestety Rybnik ma tą łatkę nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Zresztą wszystkie tutaj miasta w okolicy, ale Rybnik najbardziej jako lider jest postrzegany jako takie centrum smogu. W tej nowej perspektywie Państwo jesteście w stanie sięgnąć po kolejne środki, bo już dużo zrobiliście, żeby tutaj był czysty luft. Dzisiaj bezwzględnie jesteśmy liderem w skali Polski. Z programu Czyste Powietrze Rybniczanie niejako wpompowali w miasto 50 milionów złotych. To są potężne pieniądze. Samorząd Rybnicki też skorzystał z wszystkiego, co się dało. I na pewno jest jeszcze praca do wykonania. Ja tylko mogę powiedzieć, że w roku 2017 mieliśmy 143 dni, gdzie były przekroczone stany pyłu PM10. W ostatnim sezonie to było 16 dni. I to na pewno jest sukces. Bardzo ważna rzecz się stała, mianowicie zmienia się mentalność mieszkańca. Dzisiaj tak naprawdę napiętnowani są ci, którzy nie przestrzegają zasad uchwały antysmogowej województwa śląskiego. I myślę, że to jest coś, co jest wielkim sukcesem nie tylko moim, ale wszystkich Rybniczan. Daliśmy przykład, że da się. I na pewno w kolejnych perspektywach będziemy promowali i sięgali po pieniądze europejskie, które mówią o czystych technologiach. Takim symbolem jest dzisiaj 20 autobusów wodorowych, które jeżdżą po Rybniku i oczyszczają powietrze. Myślę, że do niedawna brzmiałoby to jak które science fiction, ale one rzeczywiście jeżdżą, mieszkańcy to widzą i ta technologia wodorowa staje się o wiele bliższa. I myślę, że w oparciu o środki europejskie, a ta perspektywa jest ostatnią, która będzie tak dużą, jeżeli chodzi o fundusze europejskie, pozwoli nam wejść również w ten obszar inwestycji technologii. To jest bardzo ważne dla funkcjonowania naszych samorządów. Ja ukułem na 60-leciu Politechniki Śląskiej w Rybniku takie zdanie od rybnickiego okręgu węglowego do rybnickiego okręgu wodorowego. Mhm. Wiem, że brzmi trochę to abstrakcyjnie, ale jakieś cele sobie trzeba stawiać. No właśnie, skrót ten sam, bo chcemy zachować swoją tożsamość, ale chcemy w procesie pewnej ewolucji technologicznej zachować to, co było najcenniejsze w rybnickim okręgu węglowym, czyli miejsca pracy, pewien standard życia, standard uczelni, no i jednak jakąś, nie chcę powiedzieć elitarność, ale coś, co nas mocno wyróżnia w grupie innych miast. Mm-hmm. Pan mówi o pieniądzach, my ten cały cykl wywiadów poświęcamy funduszom europejskim, ale jest takie stwierdzenie, że Unia to nie jest bankomat, że to nie jest tak, że przychodzi się po te pieniądze i wybiera na co chce, tylko Unia w pewien sposób kształtuje te potrzeby, które są do realizacji, ponieważ chce dostosować ten region Europy do tej Europy Zachodniej, która już dawno to wszystko przeszła. Na co, inaczej, z Państwa doświadczenia, z Państwa rozeznania i tego, co zrealizowaliście, czy właśnie zgadzacie się z tym, że Unia nie, przynajmniej w porównaniu do tych 8 lat ostatnich, gdzie rząd duże pieniądze gdzieś przeznaczał na potrzeby samorządów, no to tutaj jakby porównać to. Czy to, co Unia robiła z ofertą dla samorządów, było powiedzmy porównywalne czy komplementarne z tym, co rząd dawał? Bo była taka retoryka, że przecież my pieniądze też dajemy. Przede wszystkim Unia miała jasne zasady.
I to jest rzecz fundamentalna. Każdy projekt był pisany po coś. Należało się z tego rozliczyć. Jeżeli się nie udało, to można było zawsze zapytać, co zrobiłem źle, aby następnym razem było lepiej. Myślę, że to jest fundamentalna różnica. Jest różnica między rozdawnictwem a funduszami, które służą konkretnym celom. Z punktu widzenia przyszłości każdy samorząd liczy na kolejne fundusze oczywiście i myślę, że postulatem wszystkich samorządowców, a mówię to jako przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który wielokrotnie protestował wobec takiego rozdawnictwa, ten kto jest głośniejszy albo bardziej użyteczny politycznie, ten dostanie. Myślę, że to też rozbijało solidarność samorządowców. Z punktu widzenia efektów tak naprawdę one są bardzo krótkofalowe. Unia też kładzie cele, które często ich efekty będziemy widzieć za kilka lat, czasem za nawet dekad, ale tak naprawdę cel Europy, Zielony Ład 2050 pokazuje, w jaki sposób chcemy dochodzić do jasnych celów pokazanych jeszcze kilka lat temu. Takich projektów przynajmniej były dwa. Pierwszy to projekt Schengen, który w pewnym sensie cały czas jest w budowie, ale stworzył jasną perspektywę, przepływ towaru, usług. I tak naprawdę jesteśmy dzisiaj, dla nas to jest dzisiaj oczywiste. Nie? Drugi element to jest właśnie strefa euro tak naprawdę, czyli budowanie wspólnej waluty, wspólnego obszaru gospodarczego. Ten projekt też cały czas jest niejako w budowie. No i trzecim jest Polski Ład, który mówi tak naprawdę o pozyskiwaniu surowców z tego, co już w Europie jest. Takim klasycznym przykładem jest karbon w telefonach komórkowych, które gdzieś tam zalegają po różnych szafach. Pytanie, w jaki sposób to odzyskać, w jaki sposób ten metal ma wrócić na rynek wtórny, by służyć dalej w Europie. To są wyzwania, które z jednej strony wydają się bardzo trudne i kosztowne, ale z drugiej strony też trzeba się nad nimi pochylać, bo tak naprawdę samowystarczalność Europy powoduje, że jesteśmy bezpieczniejsi. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść i w tym kierunku idzie również perspektywa Zielonego Ładu. Mhm. O swoich 20-leciu w Funduszach Europejskich, Unii Europejskiej opowiadał nam pan prezydent Rybnika, pan Piotr Kuczera. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. A my zapraszamy na kolejne rozmowy w naszym cyklu.